Dawno nie jeździłem skuterami. Można też tak się dostać na Chopok. No dawno mnie tutaj nie było na Chopoku. Jestem w tym sezonie już trzeci raz w zimie, a jeszcze byłem przed sezonem. Dzień dobry. Witam Was w kolejnym vlogu, który zaczął się dla mnie dość niecodzienny. A to za sprawą tego, że Funitel nie działa. Są jakieś problemy techniczne, być może będzie działał troszkę później, ale ja się nie poddałem i tutaj wielkie podziękowania dla stacji narciarskiej, która zorganizowała mi podwózkę na górę. Będę mógł teraz dla Was i dla siebie przede wszystkim odkryć uroki południowej strony, a potem zjadę sobie tutaj na stronę północną. Być może Funitel już będzie działał, a jak nie, no to objeżdżę wszystkie inne stoki. Taki jest plan na dzisiaj. W takim razie oglądajcie, jak wygląda Chopok przy tak cudownej pogodzie. Zero wiatru, piękne słońce i wspaniałe warunki narciarskie. Oglądamy. Sweetfocie porobione, do archiwum parę zdjęć zrobionych, oczywiście kilka jeszcze ujęć dla Was, przebitek do tego filmu i zaczynamy. Zaczynam z grubej rury dzisiaj od trasy czarnej. Jadę wprost na dół, na stronę południową. Jeszcze tą trasą nie jeździłem. Ostatnio jak tu byłem, to zaliczyłem tylko jeden zjazd. Miałem chwilę dosłownie na to, żeby zjechać na dół. Takie okno pogodowe się zrobiło, a dzisiaj mam piękny cały dzień na to. Zapraszam Was na trasy. Zresztą dzisiaj w tym filmie myślę, że będzie trochę mniej mojego gadania, a więcej oglądania, co myślę, że Wam też sprawi przyjemność. Na początek trasa 32. Z mojej strony patrząc to lewa strona na mapie, to Wam pokażę, w którym miejscu jestem. Potem pojadę trasą 32A, też czarną, i tak po kolei odwiedzę sobie i nagram dla Was przejazdy. Warunki doskonałe, jak widzicie, wszystko jest idealnie równe. Śnieg delikatnie już łapie promień słoneczny, więc czuć, że im niżej, tym będzie coraz bardziej miękko, ale nie jest na tyle miękko, zresztą jest młoda godzina tak naprawdę, bo jest parę minut po dziewiątej, żeby było ciężko pod nartami. Dlatego pojeżdżę tutaj po południowej stronie, a potem przeniosę się na stronę północną. Panie, czy oni tu ratrakują? Macie odpowiedź, czy ratrakują. Tu jeszcze sztruksik, można się pobawić. I to taki dobrze zmrożony. Ale ogień. Wow, ale waruneczki. Po prostu dzisiaj milion dolarów wygrałem. Decyzja była słuszna. Jeszcze raz dziękuję ośrodkowi Jasna za podwózkę na Chopok i możliwość korzystania ze strony południowej, bo jest po prostu obłędnie. A tłumy? Takie właśnie. Tu jest napisane 33A, a tu jest napisane 32. Aha, bo tu jest przejazd. Dobra, to ja się w takim razie pomyliłem i miałem powiedzieć 33A. Czarnulka, proszę bardzo, kolejny przejazd.
No powiem wam, szacun. Tu jest co jechać. Świetna trasa. Naprawdę świetna. Potem jeszcze zaliczę tą czerwoną trasę. Natomiast trasa 33A czarna jest po prostu rewelacyjna. Teraz przechodzi w 33 czerwoną. Tam też jest fajny przejazd. Zobaczcie proszę. Wow! Chyba mam dzisiaj warunek sezonu na Hopoku. Po prostu idealnie jest. Warunki super, pogoda idealna. Słoneczko, temperatura, wszystko jest po prostu jak powinno być. Życzę wam takich warunków. Nie tylko na Hopoku, ale wszędzie. Muszę sprawdzić, bo mi się gwint trochę poluzował, już jest dobrze. Przyszedł czas na czerwoną trasę. Zaraz sprawdzę numer, na razie jadę niebieską 34C, ale w międzyczasie jadę na trasę czerwoną. No warunki powiem wam idealne. Dzisiaj kilka razy to powtórzę, jeszcze parę zjazdów po stronie południowej będę miał już objeżdżoną, będę mógł powiedzieć, że coś tam wiem na temat południowej strony Hopoka, a później przejeżdżam na stronę północną i tam na dzień dobry zaliczę najdłuższy zjazd. Ile ma długości? Dowiemy się. Zobaczymy, czy pobije tatrzańską Łomnicę, czy pobije Szczyrk. Czerwona 35. Jedziemy na dół. Wow, wow, też jest co jechać. Powiem wam, że ta południowa strona, no, szacun, respekt. I to taka dla tych, co lubią sobie dawać palnik, lubią, żeby ich uda eksplodowały. Jest tu po czym jeździć. Jeżeli moje filmy spodobały się wam, odwiedziliście któryś z ośrodków narciarskich dzięki mojej rekomendacji, możecie rozważyć wsparcie mojej działalności na YouTube. Zapraszam was do serwisu Patronite, gdzie możecie wspierać waszych ulubionych twórców. Możesz także wesprzeć moją działalność, stawiając mi kawę. Link do wirtualnej kawiarni znajduje się w opisie do tego filmu. Z góry dziękuję. Muszę wam, z wami się podzielić taką śmieszną, humorystyczną sytuacją. Otóż przed chwilą wychodzę z gondoli i idzie za mną rodzina i słyszę męski głos. O, pan z TikToka. No okej, okay. Czasami zdarza mi się, że ktoś mnie rozpozna, bo oglądacie filmy w końcu i się spotykamy czasami na stoku. Ale zostałem rozpoznany po butach Fischera z systemem BOA, które testuję. Dobre, serdecznie pozdrawiam całą rodzinkę. Moi drodzy, jestem na szczycie Hopoka, 2024 metry nad poziomem morza. Południową stronę objeździłem, więc przyszedł czas na to, żeby zjechać na stronę północną. Ale postanowiłem, że przejadę najdłuższym możliwym zjazdem. Pomysł jest taki, aby pojechać teraz tutaj wzdłuż Funitela, potem odbić na trasę 5B, tam trochę nadrobić kilometrów, następnie znowu wstąpić na jedynkę, wjechać na trasę 5A i potem na dół niebieską piątką, długo, 14 aż do Luczek. Czy to jest najdłuższy zjazd? Zobaczymy. Zobaczymy, ile będzie miał kilometrów i czy będzie najdłuższy z dotychczasowych, jakie miałem okazję
czynić. Jeszcze odpalę tylko aplikację, tą samą co zawsze, żeby wynik był sprawiedliwy. Proszę bardzo, downhill skiing, niech tylko wyłapie wszystko. GPS na zielono, start. To jedziemy. Widzicie ten sztruksik, a jest pierwsza po południu. Dojechałem do Ludźków, zaraz wyciągnę telefon i sprawdzę, ile kilometrów przejechałem. Strzelajcie, ile jest? 5, 6, 7, ile może być kilometrów z Hopoka na sam dół? No i super. I GPS nie nagrał. Noż. No trudno, będę musiał sprawdzić, mam jeszcze jedną aplikację, być może tam sprawdzę, jaka była odległość przejechana. Niestety tutaj coś się stało z GPS-em i pokazał mi, mogę wam powiedzieć, odległość w linii prostej. 2 km 40, 420 metrów. Co za złośliwość dzisiaj. Nie lubię. 11 minut. Mam na szczęście uruchomioną inną aplikację i mam nadzieję, że tam się da to zobaczyć. Albo jeszcze może uda mi się to wyciągnąć z GoPro. Pomysł mam teraz taki, aby uciec do Zachradek, wyjechać na Prychibę, zjechać do pomarańczowej gondoli, wyjechać do góry, zjechać, pokazać tereny dla tych wszystkich, którzy nie lubią po prostu stromych stoków, między innymi tę trasę, którą teraz będę jechał, a potem zdobyć siódemkę i trójkę czarną. I w międzyczasie, jak będę na Prychibie, to jeszcze sprawdzę, czy jest szóstka otwarta. Nowa, stara szóstka, która przez lata nie była przygotowana, a teraz podobno działa i myślę, że dzisiaj powinna być otwarta. Jestem już w Zachradkach, teraz wsiadam na pomarańczową kanapę i uciekam na Prychibę. Szósteczka otwarta, więc jedziemy. Trzeba przejechać i pokazać wam, jak wygląda. Co prawda będę musiał wrócić z powrotem do pomarańczowej kanapy, ale nic to. Praca jest praca. Nie jest prosto trafić, ale chyba jest. Jest, muszę się troszeczkę wrócić. Docencie poświęcenie. Możecie postawić mi kawkę. W opisie do tego filmu jest link. Możecie nacisnąć też taki przycisk wsparcia. Możecie też dołączyć do programu Patronite, gdzie możecie wspierać waszych ulubionych twórców. Dobra, szósteczka przede mną. Zapraszam.
zwróćcie uwagę, gdzie jest najwięcej osób. Tam, gdzie są stoki mniej strome. Dojechałem już do Grand Expressu, Grand Jetu, tak to się nazywa. Uciekam na górę i zjeżdżając w dół pokażę wam trasę dla osób, które raczej są początkujące, nie lubią czarnego i czerwonego koloru. Natomiast ja szybko zjadę do kanapy czwóreczki, wyciągnę się do góry i zaliczę, mam nadzieję, dwa zjazdy. Raz z trasą czarną, chyba siódemką i trójeczką. Pierwszy raz jestem tutaj, jak jest taka piękna pogoda. Zawsze mi tutaj w tym miejscu śnieg padał. No to jeszcze raz pokażę wam, jak wyglądają te trasy koło Grand Jetta. Trójeczkę zostawiam miłośnikom szerokich nart. Ja dzisiaj na tych slalomkach to bym sobie specjalnie tam nie poszalał. Po prostu trójka nie jest ratrakowana. To jest fajna trasa dla tych wszystkich, którzy lubią pobawić się na nierównościach, na muldach, a przede wszystkim w puchu. Dzisiaj tego puchu raczej nie ma. Zwolenników jazdy między kosówką jest też trochę, ale umiejętności, jak widać, średnie. Ja uciekam na czarną siódemeczkę, bo nie miałem jeszcze w tym sezonie okazji nią zjechać. Zapraszam was. Jeszcze na dobicie czerwona 1A, a potem siwa kanapa i trasa, którą jeździłem na Fresh Tracku. Zobaczmy, jak wygląda po południu na Hopoku czerwona trasa. Uruchomione zostało stare dwuosobowe krzesło w kierunku szczytu Hopoka i kolejka, powiem wam, jak za starych czasów. A ja z Równej Holi zjeżdżam ponownie do Zahradek trasą, na której ostatnio był Fresh Track. Zobaczcie, jak to wygląda przy dobrych warunkach narciarskich. Jak to kiedyś mówił Jacek, popatrzcie się, jest godzina bodajże druga po południu i zwróćcie uwagę, jakie są warunki. Idealnie równo. Oczywiście sztruksu już nie ma, ale nie ma żadnych mult. Zresztą dzisiaj po północnej stronie w większości przypadków, na większości tras jest po prostu idealnie równo. Natomiast na stronie południowej koło godziny 12 zaczęły się już robić warunki typowo wiosenne, trochę bardziej ciężki śnieg, odsypy i tak dalej. Natomiast tutaj jest po prostu perfekcyjnie. Przyszedł czas, aby się pożegnać i zakończyć ten odcinek. Żegnam już słoneczny Hopok, życzę wam takich warunków na Hopoku zawsze. Po stronie południowej jest naprawdę ogień, po stronie północnej warunki, jak widzieliście, bardzo dobre. Mimo że jest dosyć spory ruch, dzisiaj warunki do samego, do końca dnia były rewelacyjne. Jeżeli ktoś by miał ochotę postawić mi kawusie,
to, proszę bardzo, jest link w opisie do tego filmu. Tam też znajdziecie oferty booking.com. Jest też link do porównywarki ubezpieczeń. Pamiętajcie, aby wykupować ubezpieczenie, wybierając się do ośrodków narciarskich za granicą, bo ubezpieczenie, jakie zawarte jest w SkiPassie, na przykład w ośrodkach narciarskich TMR-u, nie pokryje Wam kosztów leczenia, na przykład w szpitalu, czy jakiejś pomocy ambulatoryjnej, poza ośrodkiem narciarskim, transportu i tak dalej, i tak dalej. O tym należy pamiętać. To chyba już mój ostatni film w tym sezonie ze Słowacji, z ośrodków narciarskich na Słowacji. Dziękuję ślicznie. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.